Pękniączko? 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 Na początku się bo wy zaraz znowu wyniosą. Wyniosą mnie znowu. Wyniosą mnie znowu zaraz, kurwo, stara mała. Wyniosą mnie znowu. Był powiedziany content family friendly. Bądź przyjemny, pokaż... Jakie family friendly? Jestem wśród bażantów, kurwa, bażancie ty. Pochwal się, pokaż coś więcej niż wcić się kogoś... Ta zaraz mnie wyniosą, kurwa. Ja cały czas was biję, kurwa. Ja może wszystkiego sobie nie przeklinę. Daj mi minutkę. Masz. No. Masz minutkę, masz. Masz minutkę. Dawaj, odpalaj zegarek, odpalaj zegarek. Jak siedziałeś w samochodzie, jak ci chcieli bić, siedziałeś i płakałeś. Juniu, to jest nieprawda. Mamusia z domu wygoniła bandytów szmatą. O, zabolało. Jasiu, siedź. Proszę ci poźwię. Kurwa jebana, kłamie. Do mikrofonu, Kaczo. Jak kłamie na YouTubie. Uwaga, hełmy na głowę. Obejrzeć, jak... Uwaga. Nie rzucamy, nie rzucamy. Kłamie. Co kłamie? Każdy człowiek może na YouTubie zobaczyć, jak jesteś gazowany i płaczesz. Nie będę wciągnął, nie? Przestań się oszukiwać. Dobrze, dobrze, ale kto nagrywał filmiki ostatnio? Kto nagrywał filmiki ostatnio? Zdrowy do Darka, nie? Chciałem powiedzieć, że tutaj Bagieta i Chick. Ej, pedale, słyszysz? Ej, pedale. Nie, wiesz co? Pedale, patrz mi w oczy. Chcę być cały do Darka. Ej, pedale, patrz mi w oczy. Nie, dostać krzesłem znowu. Ty, kurwo, stara, ostatnio dostałaś tu trzy proste. Jakie śmieszne Michałki, śmieszne Michałki. Śmieszne Michałki. Ale, kurwa, i żeś, jaja. Kurwo, poszła za winkiel. Tu dostałaś, kurwo, też śmieszne Michałki. Ale Kaczor, Kaczor, mam pytanie. A wyjeba się pedale, kurwo, Kaczor, ode mnie. Kaczor, Kaczor, nie rzucaj. Dobra. Nie rzucamy. Kładę to. Bo kobiety siedzą, kobiety, sorry. Kaczor, ja mam pytanie do kurwo, siebie. Zagryzę cię, zobaczysz, tak samo. Jesteś następna, kurwa, do odpalenia. Następna. Kaczor, proszę panią, usiądź, następna. Proszę. Jak ma pani na imię? Stary, jak ma pani na imię, kurwa? Dzik, uważaj, że unik w razie mu. Nie, nie będę rzucał, kobieta siedzi, kurwa. Cię, kurwo, zabije, zobaczysz. Kaczor, bo jest pewien problem tutaj. Następną kurwę mam. Zobacz. Następną kurwę. Z jednej strony... Nie będę jedzenia rzucał, kurwa. Z jednej strony obrażasz tutaj kolegów od orientacji seksualnej. No mnie to nie obraża, ale że czekaj, daj do końca. Ale poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Seksualnych. Ja widzę, znowu, Kaczor, znowu muszę was bić, znowu będę was bił, Kaczor. Znowu i znowu i znowu. Ile lat was będę bił, kurwa? Ile to będzie trwać? Kaczor, tyle ile będziesz musiał. Spójrz tutaj na mnie. Ej, ale słuchaj, mogę tutaj powiedzieć? Kontrakt wzrokowy. Pamiętasz, jak mieliśmy tutaj kiedyś kontakt wzrokowy? Tak, pamiętam. Co cię zaatakowało? Co, ja się... co się całowaliście? Znowu chcę ten kontrakt, kontakt wzrokowy z tobą. Słucham. Słuchaj teraz, jak to jest? Wytłumacz mi. No, na wiele. Że z jednej strony ciszysz kolegą od innych orientacji seksualnych, a z drugiej proponujesz seks analny. A ty mnie nie bierz pod chuj. No, tak było. Tak powiedziałeś, że będziesz ru-wy-du. O, dziękuję bardzo. Ja to... No. A to przypadkowo. Tylko ja takich słów nie używam, a ciebie ale... ktoś z dupę rucho, czy coś? Ktoś się do mnie... Mnie pytasz, czy ma lubę? To ty zadałeś pytanie. O, Michał się wkurwił. Nie, nie, to ja w ogóle pytam mam się, light. Pytam się was. Ja mam light. Pytasz mnie, czy ma lubę? Kobiety. Mhm. Ja nie odpowiadam na takie pytania. Ja tu jestem od zadawania pytania, ty na nie masz odpowiadać. Ciebie nie, też się pytam. To jest tak, ja ci powiem tak. Wiesz, co jest ważne? Kiedyś Pakol nagrał o tym film. Obejrzyj sobie, co jest ważne w tej czynności. Ale nie bierz mi pod chuj. Przecież, kurwa, patrz, jak te bażanty wyglądają. Ale bardzo jest ważne to, że... I bardzo mnie to zastanawia. Wiesz, co mi powiedziałeś to ostatnio? Wiem. No właśnie, czy coś się zmieniło w tej kwestii? Absolutnie nie. Okej. Okej, to teraz panowie, ja mam Kaczor, dla was... Kaczor, ja mam do ciebie tylko prośbę, kurwa... Ja z tobą nie rozmawiam. Kurwa, ale jedną prośbę mam do ciebie. Uważaj na Bagiety, bo żeś mu wypierdolił krzesłem, żebyś go, kurwa, nie skontuzjował. Powiem tak, jakby nie maska, nie, to by miał bez oka, bo maska pękła. On się cały czas. Ale to jest jakiś kask BHP, musisz tak? Się, kurwa, wiesz... Kontrolować. Znaczy tak, ogólnie tu jest podwyższone chciałeś ryzyko miejsca. Chciałeś się wpierdolić w patologię, to zobaczysz patologię. Panowie. Zobaczysz, kurwa, wąsie, stary. Stary wąsie, ty maciarzu pierdolony. Bardzo mocne pan. Zobaczysz maciarzu pierdolony, kurwa. Bardzo mocne oskarżenie. Jazda z kurwami, jeba cię. To słuchajcie, to wykorzystam moment i chciałbym zaprosić na środek... Weź tego maciarza zaproś. Nie, nie, poczekaj, ciebie chcę zaprosić na początku. Nie? Tak. I Jasia, chodźcie tu na chwilę. Ale... Dawaj, Jasiu, chodź. Tylko trzeba tutaj zrobić taką separację. Zapraszamy panów z ochrony. Zanim, zaraz to, zanim... Lepiej zejdź, lepiej zejdź, lepiej zejdź.
Ale ty zdejmijcie, też zdejmij proszę, okulary. Zdejmijcie okulary. Dlaczego? Masz coś do ukrycia? Kaczor, zdejmij okulary. Żeby nic się nie stało. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Teraz tak, bardzo ważne. Zapraszam tutaj. Ja może zejdę. Zapraszam w tę stronę. I teraz tak, zanim będzie face to face, zanim będzie face to face. Dobrze. Jasiek, dwa kroki do przodu. I teraz tak, uwaga. Skupcie się. Formuła walki, wasza, ostatnia runda. Kapela na pały dzwoń. Poszła reprymenda od pana ochroniarza, żeby nie wyciągał rąk. O, poszedł, co to jest, lubrykant jakiś. Lubrykant, chyba. Kaczor, lubrykant masz na twarzy. Nie, proszę, zadaj pytanie tutaj. Zostań, ja bym nie, chciał face to face z tym zawodnikiem, na pozwolenie federacji. Poczekaj chwilę. Bardzo cię proszę, podejść tutaj chwilę. On cię bardzo prosi. Wiesz, każdy może powiedzieć Jasiek, o pozwoleniu od Jasiek federacji. Kapela. Ja nie dostałam jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Jasiek, kapela, jesteś bardzo ładnie proszony, abyś podszedł do ośrodka. Małgośka, chodź na chwilę. Tylko w oczy popatrz, proszę. A złączy ręce. No ty udaję. I nie rozłączaj. Boisz się? Weź znowu z pięści ten typ bieg. Dla mnie to... Nie, no jesteś jebnięty, typie. Nie możesz, musisz go zostawić, bo jeszcze będą losować formułę. Zaczekajcie. Zostań dobrze, tutaj jeszcze. Dobrze, jest na tyle napierdolony, że żadnego ciosu nie ma. Kaczor. Słuchajcie, tu jest lepiej niż w szkole, nie powiem jakiej. Zostań, nie ruszaj się. Specjalnej. Michał, czy my możemy już usiąść? Co ty robisz? To jest moja kartka. To gratulacje. Jasiek, chodź tutaj na chwilkę. Trochę lubrykantu ci nie zaszkodzi, będziesz dobrze nawilżony. Może zabiorę swój telefon profilaktycznie. Sobotą. Moi drodzy, w związku z tym, że trzecia runda nie jest znana, jeżeli chodzi o formułę, to mam teraz propozycję. Słuchaj mnie, człowieku, słuchaj mnie. Proszę. Trzecia runda. Będziemy losować teraz formułę, w jakiej się będziecie bić. Rozumiesz? I teraz tu jest moneta. Tu mam monetę. Komputer się zalał. Dobra, słuchajcie. Bo ja sądzę, że to nie ma sensu. Siadajcie na miejsca. Chodź, kurwo, do środka tutaj, o. No da, mój komputer. Kaczuj. Posłuchaj mnie, typie. No, komputer jest zalany, dzięki zalany Kaczor. Komputer? No, ja wziąłam telefon w ostatniej chwili. No, dobrze. Uwaga, słuchajcie, teraz o co mi chodziło, bo to jest istotne. Tutaj między panami będą awantury. Niestety nie da się tego przeprowadzić tak, jak to miało być zrobione. Kaczor do tej pory toczy awanturę z ochroniarzami na boku. Bardzo dzisiaj jest pobudzony Kaczor, bardzo. Ciekawe dlaczego? Nic do niego nie dociera. Jasiek, usiądź. I teraz uwaga. Kurwa. Jak wróci Kaczor, to będzie losowanie. Uwaga, mam w ręku... Paweł Jóźwiak chyba zaczął uspokajać też Kaczora. Dobra, mamy to. Dobra, jeszcze masz. Świetnie. Chciałbym. Ja ogólnie myślałem, że ludzie tutaj udają, ale on chyba naprawdę tak jest. Można wyprowadzać kogoś 10 razy. Tak. Chciałem powiedzieć, że Kaczor pobiłeś wszelakie rekordy w Prime, o ile mi jest to znane, bo bardzo dużo strat. Dwie diody, nie wiem, czy coś z kamerą tutaj było dzisiaj. Słuchajcie, uwaga, teraz do was. Ale jak weźmiesz udział w losowaniu? Bez okularów. Daj spokój. Nie, za nie, chwilę ci oddam. Bez okularów, spokojnie. Oddam ci, jak cię poproszę, jak mnie posłuchasz. Naprawdę, uspokój się, nic złego się nie dzieje. Po słuchajcie, panika. Okulary są tutaj. Cieszę, jak będą siedzieć przy stole, kurwa, mam. Tu są. Nie obrażaj osób homoseksualnych. Patrzę na Krychę, patrzę na Dawida. No, nieźle, słuchajcie. Uwaga, tu jest moneta, skupcie się. I teraz, tą monetą będę losował waszą trzecią rundę formułę, jeżeli w ogóle do tej rundy dojdzie. I teraz tak. Z jednej strony
chciałbym, żebyście wybrali. Z jednej strony jest Jan Paweł II, to jest bardzo ważna, te 2 złote, a z drugiej jest Rzeczpospolita Polska, Orzełek Polski. Teraz kto wybiera którą stronę? Ja wybieram Jana Pawła. Jana Pawła wybieraj. Czyli reszka jest dla Kaczora. Okej, uwaga, rzucam monetę. Ale stary, ty masz walkę. To jest twoja walka. Ale ty masz walkę 13 kwietnia. Zapraszam do tańca na miecze świetne. Weź, dajcie mu mikrofon, proszę. Czyli daj mu Majka. Na miecze świetne, kurwa, co ty chcesz? Jakie monety, kurwa? Gwiazdę wojny. Jeszcze raz powtórzę. Co ty pierdolisz? Czy może jeden pan z ochroniarzy reszka. Trzymać? Chcieliście ambalans? To zobaczycie, kurwa, jak się tańczy. Żeby po prostu jemu trzymać, żeby on mnie trzymał. Wyjdź z bajki. Uwaga. Żyć w marzeniach. Ty nie trzymaj. Czyli powtarzam. Ty dostaniesz mikrofon. Jasiek wybrał Jana Pawła II, Kaczor, reszkę. Losujemy. Zobaczymy teraz. Co tu mamy? David Hasselhoff. Reszka. Reszka. Kaczor, wybierasz formułę między MMA a K1. Miecze świetlne. MMA. Siekiery K1. I maczety. Można ze sprzętem? Nie można. Gołe pięści. Proszę, oddaję okulary i teraz możesz wybrać gołe pięści. Formułę. Albo K1, albo MMA. Gołe pięści wybieram. Gołe pięści? Street fight. Nie ma możliwości. Street fight. K1. Dobrze, wybrana jest K1, a więc panowie biją się 2 rundy w MMA i ostatnią w K1. Było przyjaciel ciężkie. Podszedł, mówił, że K1, dobra. Było to ciężkie, ale się udało. Dziękuję ślicznie. Ja siadam przy jeziorze. I tu jakiś w ogóle glut. Też jeziora jest. Nie wiem, co to było, ale to się klei. No to kurna, chuj mnie zapraszacie. Mówiłem, że będzie Meksyk. Ja się mówię, że sperma jest. W białym miesiąc. Powiem tak. Naprawdę żyję trochę na tym świecie, ale nie widziałem jeszcze takich miejsc. No ja się tego nie spodziewałam w panelu dziewczyn. Ale mówiłeś coś tutaj o tym, że Kaczor pobija rekordy. Ja jeszcze tutaj doszłam do jednego rekordu, bo jeżeli chodzi o Kaczora, nie wiem, czy wiesz, mój drogi, ale pobiłeś rekord. Powiedziałeś 87 razy słowo na K podczas ostatniej konferencji i to jeszcze między wierszami opowieści o Janie Pawle II. Także gratulacje. 87 razy. Kolejny rekord pobity dzisiaj. A czy ja mogę coś powiedzieć? Ostatnio. Tak, słuchamy. No bo ja chciałem powiedzieć do Kaczora, że ja cię widzę. Ja z panią nie rozmawiam. Posłuchaj mnie, bo to jest ważne. I ty może mnie nie posłuchasz, może nie zrozumiesz. Ale to jest ważne i może ci pomóc. Nie będę nic nie rzucał. Słuchaj, siedź, ja cię nie przerywałem, też mi nie przerywaj. Ja cię widzę. Zamknij dupę, kurwa. Jesteś nieszczęśliwy, widzę to. Nie radzisz sobie. Jesteś pizdą. Tak bywa. Nie ma w tym nic złego. Chlejesz 20 lat, trwasz 20 lat, bo sobie nie radzisz ze sobą. Ktoś cię skrzywdził. Może ojciec, może matka, może wujek, może ksiądz. Nie umiesz poradzić sobie ze sobą. Ej, ale to jest trochę... Jest. To jest trochę przesada. Ale nie, to jest trochę przesada. Jeszcze olejnika tutaj brakowało. Kapela sobie za dużo pozwala. Ogólnie to ja wziąłem tak walkę z doskoku, ale